obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Nienawiści. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Super. Nie śpi? Leć z domu no! Lecisz, Brian, lecisz! Chodź, bo! Chodź, chodź się! Precz komuną! Precz komuną! Precz komuną! Uwaga na
Polacy za wiosnę. Nie pokona! Tak pojmujemy ideę porozumienia narodowego. Podtrzymujemy ją. Idzie! Opława, opława, na młody wilki opława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Pyrli, kurwoń zęby ma, zernikaj, drogę koła ma. Nie była w pełni w moim typie, ale lubiłem to, że jest. Trochę złośliwie ją nazwałem, sentymentalna panna S. Stoję przed zamkniętą bramą, wdycham pył węglowy. Każą ruszyć do ataku, może mi się dostać. Bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. I w broni nie wymierzy, nie podniesie pałki. W dzikich wolnych wilkach zostały tylko sny. Nie krzykną już obława, nie będzie żadnej walki. Bo nie więcej wilków, zostały tylko psy.